Hej, siamano wam wszystkim ludzie, z tej strony Arturo, witam was na swoim kanale i zapraszam was na kolejny odcineczek z Sherlocka Holmesa. Okej, znajdujemy się na kolejnym miejscu zbrodni. Widzę, że jest tu skupisko ludzi. W takim razie się rozejrzyjmy. Have you heard about the latest murder? It's atrocious. I don't even want to think about it. Tak, słyszałem. I know the killer. It's a fact. I know who it is, but I can't say. I won't say. Gościu, wie, kim jest morderca, tak? Ale nie chce nam powiedzieć. Dobra. Może warto o tym powiedzieć panu policjantowi. You go in, Mr. Holmes. She's there. We didn't touch a thing. Możemy wejść i się rozejrzeć. Okej. No to w takim razie wbijamy do środka. It was very good of PC Chandler to let us pass. He said no one has touched the corpse. It's the perfect opportunity for us to put our skills to the test. Watson, let's not waste it. Mamy ofiarę. Widzę, że różne podświetlone punkty interaktywne. Ale może zanim je przejrzymy, pogadajmy z policjantem. I have nothing to ask. Nie chce nam nic powiedzieć. No dobra. What a stench! Nobody is hiding inside. Tu nikt by się nie ukrył. This apron is soaked with water and has left a clear mark on the ground. It must have been left in water for several hours and has been there for some time. Okay. This fence separates the courtyard from the neighbors, 27 Hanbury Street. Dobra. Co my tutaj mamy? Kawałek notatki. Londyn, 28.8.1888 rok. Okej, widzę, że część kartki jest urwana. Mamy tutaj jakiś kod, ale nie możemy go do końca rozczytać. A torn envelope. It smells of rubbing alcohol. It contains three pills. I will take one. Two should suffice for the police. Dobra, mamy kolejną dedukcję. Morderstwo Ani Chapman. Koło głowy ofiary leżała koperta. Ofiara wyciągnęła kopertę. Koperta została podwiana w pobliżu głowy ofiary. Ofiara chciała wręczyć kopertę zabójcy. Wydaje mi się, że najbardziej prawdopodobną opcją jest ofiara wyciągnęła kopertę. W czasie morderstwa koperta upadła na ziemię. Chapman trzymała w dłoni kopertę. Koperta należała do mordercy. Dobra. Pierwszą opcję mamy dobrze. Zobaczmy w takim razie na ciało. A nie, poczekajcie, tu też mamy dwa jakieś punkty. Two combs, curiously arranged. A piece of coarse muslin. Okej. So, doctor, shall we examine our victim? Ah, I'm tired, Holmes. I'm not sure if I am in a state to do this work. Come, Watson, there's little time. Show me what you're made of. Oh, my God! Pray, Watson, pull yourself together. Can you establish the time of the crime? The extremities of the corpse are cold and rigor mortis is beginning to set in. I would say that the murder was committed over 2 hours ago, before 4:30 a.m. Ponad dwie godziny temu o 4:30 rano. Let's look at this poor woman more closely. Dobra, na pierwszy rzut oka widać, że ma dwa siniaki na policzkach. Ma opuchnięty język i podrżnięte gardło. A bruise. The victim's face appears to have bruising, wouldn't you say? Under the maxilla and cheek. There is less on the right side. The tongue is swollen. Ha, i nie ma zęba. Wow, cóż za rana. Patrząc, że jest tak poszarpana, można wywnioskować dwie rzeczy. Albo morderca używał naprawdę tępego narzędzia i dlatego te brzegi są takie poszarpane,
albo używał naprawdę ostrego narzędzia, no i zrobił to takim, wiecie, jednym zamachem. Look at her neck. What can you tell me? There are two incisions. Look at her neck. What can you tell me? There are two. Dobra, wydaje mi się, że na głowie to już wszystkie ślady, które mogliśmy obejrzeć. Dokładnie. Looky here. It would seem he has a mark on his left hand. Znak na lewej dłoni. Ogólnie ma takie dziury na palcach i tutaj wygląda troszeczkę, jakby była przypalana papierosem. Albo po prostu jakieś stróbki, które ktoś oderwał. Pieprzyk. O, coś tu mamy. The victim must have worn a large ring or several little ones, and someone pulled them off forcefully. This detail will be very valuable, Watson. You can be sure of that. Wygląda tak, jakby nosiła dwa pierścienie. Okej. Now let's look at the stomach, or at least what remains of it. It's dreadful, Holmes. Who could do that to someone? That's what you're here for, Watson. Tell me what this man has done. The stomach has been entirely opened and... Oh, my God! A number of organs have been removed. So you're telling me that the organs were removed, Watson. They weren't ripped out. Not at all, Holmes. On the contrary, this is clearly the work of an expert. I couldn't have done any better myself. And the uterus is missing. Okej, czyli organy z brzucha zostały wyrwane. Tu też coś mamy. There are no trails on the ground. There's no sign of a struggle. Dobra. The blood is a dozen inches or so from the ground. Blood stains on the wall. My dear Watson, now that we have found all of our clues, nothing remains but to subject them to our most likely hypotheses in order to deduce the facts. Okej, czyli mamy kolejną dedukcję. Zacznijmy od samej góry. Na ziemi nie było ani śladów, ani stróżek krwi. Zabójca zatarł za sobą ślady. Zwłoki ofiary nie zostały przeciągnięte. Zabójca przenosi ofiarę. Albo to, albo to. Dobra. Krew na płocie jest na wysokości około 12 cali. Trochę krwi trysnęło na mur koło schodów. Zabójca poderżnął ofierze gardło, kiedy leżała i jeszcze była żywa. Zabójca poderżnął ofierze gardło, kiedy była w pozycji stojącej. Zabójca poderżnął ofierze gardło, kiedy leżała i była już martwa. Morderca oczyścił ziemię. Została zamordowana na miejscu. Została zamordowana gdzie indziej. Dobra, czyli coś tutaj mam źle. No właśnie, nie zatarł za sobą śladów. A raczej nie zostały przyciągnięte. Coś tutaj muszę mieć źle. Dobra, za chwilę się tym zajmiemy. Ofiara ma posiniaczoną prawą kość policzkową i miejsce pod lewym policzkiem. Morderca przytrzymywał podbródek ofiary prawą dłonią. Morderca ugryzł ofiarę. Morderca przytrzymywał podbródek ofiary lewą dłonią. Wydaje mi się, że prawą dłonią. Morderca poderżnął ofierze gardło prawą dłonią. Morderca poderżnął ofierze gardło lewą dłonią. Morderca poderżnął ofierze gardło obu rącz. Wydaje mi się, że prawą dłonią. Jest leworęczny, jest praworęczny, jest oburęczny. Okej, język spuchnięty. Została uduszona. Chciało się pić. Zaatakował ofiarę, ta zaczęła krzyczeć. Wydaje mi się, że została uduszona.
została uduszona poprzez zaciśnięcie tchawicy. Została podduszona, a potem poderżnięto jej gardło. Umarła ze strachu. Okej, widzę, że mam wszystko źle. Ale tak jak powiedziałem w poprzednim odcinku, nie jestem dobry z dedukcji. Przedmioty wokół stóp ofiary zostały starannie ułożone. Przedmioty upadły w chwili morderstwa. Przedmioty należały do zabójcy. Przedmioty należały do ofiary. Zaciekle się broniła. Miała przy sobie przedmioty typowe dla kobiety. Morderca przeszukał ciało. Okej. Morderca lubi grzebienie. Jest wyrachowany i działa z premedytacją. Przestraszył się. Dobra, tutaj mamy dobrze. Ciało ma zimne kończyny, zesztywniałe, pośmiertne, ledwo się rozpoczęło. Zbrodnia miała miejsce ponad 2 godziny temu. Zbrodnia miała miejsce wczoraj. Zbrodnia miała miejsce niedalej jak 2 godziny temu. Miało miejsce przed 4:30. Popełniono po 4:30. Nie spieszył się zbytnio. Dobra. Świeże, duże zadrapanie na pierwszym paliczku środkowego palca. Ofiara broniła się przed mordercą i podrapała go. Ofiara nosiła 1 lub 2 pierścionki. Ofiara była chora na zapalenie stawów. Zdjęła pierścionki. To słaby mężczyzna. Morderca ukradł pierścionki. Okej, tutaj mamy wszystko dobrze. Lecimy dalej. Nacięcie od prawej do lewej wokół szyi. Nacięcie na szyi z prawej strony, biegnące aż do centralnej części gardła. Rana szyi jest poszarpana wieloczęściowo. Użył tępego noża. Użył niezwykle ostrego ostrza. Wystraszył się. Wydaje mi się, że użył jednak ostrego ostrza. Brakuje narządów. Wycięta macica wygląda na robotę zawodowca. Użył broni pokaźnych rozmiarów. Nie używał broni. Użył noża o krótkim, głębokim ostrzu. Została wyrwana. Została wycięta i zabrana przez mordercę. Została zjedzona. Macica. Została wycięta i zabrana przez mordercę. Posiadał wiedzę o budowie ciała ludzkiego. Musiał gdzieś zgubić jej macicę. Zaatakował ją w napadzie szału. Nakreślił ślady na jej karku. Chciał jej wyciąć krtań. Chciał jej odciąć głowę. Okej, tu też mamy wszystko dobrze. Czyli tak naprawdę pozostała mi pierwsza dedukcja. Morderca przytrzymywał podbródek ofiary prawą dłonią. No tak mi się wydaje. Okej. Morderca jest leworęczny? No nie, jest praworęczny, zdecydowanie. Dobra. I pozostała nam tylko jedna opcja do wyboru. Czyli tak naprawdę albo tu mamy coś źle, albo tu. I hear a noise coming from the street, Watson. The authorities are arriving. It's time for us to go. Holmes has been locked away in his room for days, always saying the same things. I'm thinking, Watson. Very good, Watson. As you wish, Watson. But I am thinking too, so much so that I can't sleep. Annie Chapman. Good Lord.
Okej, znajdujemy się z powrotem na Baker Street. Rozejrzyjmy się w domu Sherlocka. Czy coś my możemy tutaj zrobić? O właśnie, coś tu leży. Holmes examined the broken jar that belonged to Finley's tenant. I wonder what this substance is. I don't recognize the odor. Formalin, Watson. This jar contained formalin. Interesting, don't you think? I've been waiting for something for days. Just the tiniest bit of news that would make sense of this whole matter. But there's nothing, neither from the press nor the police. Unless Abilene is holding on to some information without realizing its importance, which is quite possible. It is time for you to return to the police station in Whitechapel, Watson. And didn't you tell me that you had a matter to take care of it? Take advantage of it to learn more about this pill and its contents. Ah, but Holmes, it's late. And spending another night in this district is hardly my idea of entertainment. I know, Doctor, but we don't have any choice. Time is against us. Take your pistol in case you run into any troublesome characters. Fine, as you wish, Holmes. Okej, czyli co? Muszę z powrotem wrócić do Whitechapel, tak? Udajmy się na posterunek policji. Powiemy, co znaleźliśmy w słoiku, że była to formalina. Good evening. I hope I'm not disturbing you. Not at all, Doctor. This man, Mr. Richardson, is a witness to the horrid affair at 29 Hanbury Street, the murder of Annie Chapman. We are discussing the relevance of his testimony. Zeznania. You're probably not in a position to discuss it with me, but I would like to know more about what you call the relevance of this young man's testimony. Oh, there's no secrecy. It's simply that the testimony given by Mr. Richardson doesn't match the time of death given by the coroner, Dr. Phillips. What was the time of death, according to him? Before 4:30 in the morning. Inni świadkowie. My conclusions were the same. Were there any other conflicting testimonies? Well, two other witnesses summoned at the preliminary inquest gave testimony, but in these cases too, the times don't match. Do you remember what it was they said? I didn't question them myself. A colleague of mine took down their statements on paper, but on deciding they were of little use, he tore them up and threw them in the bin. There's no point in being bogged down with useless paperwork. Do widzenia. I will take my leave, Humphreys. Goodbye, Doctor. Okej, w takim razie zajrzyjmy do tego śmietnika. Mamy podarte kawałki. Here are the ripped statements. I can piece them together again. Mamy puzzle, wow. Dobra. Wiecie, co jest najlepsze w puzzlach? Najłatwiejsze, najpierw ułożyć ramkę, a dopiero potem dopasowywać środek. Ale też tu pasuje. O, rozumiem. Czyli mamy tutaj jakby dwie strony, tak? No bo to też tutaj pasuje. No dobra. Powiedzmy, że tak. Okej. Czyli ten kawałek tutaj nie pasuje. Wow. Grubsza rozkminka. Za to to pasuje tutaj. Dobra. Może tu być, ale niekoniecznie. Bo to też by pasowało tutaj. Pytanie. Czy ta część kartki jest biała, czy jednak coś tu jest faktycznie zapisane? No bo to też tutaj nigdzie nie pasuje.
sobie na razie zostawimy. Mamy to. Mamy pierwszą część. Tylko co mi znowu tutaj nie pasuje, że ta część tekstu jest troszeczkę położona niżej niż ta. No będziemy kombinować. Okej. Dobra. Aha, czyli to chyba jednak będzie pasować do siebie. Dobra. Jesteśmy bliżej niż dalej. Tak przynajmniej mi się wydaje. A może tutaj nie ma wszystkich kawałków tej strony? Bo raczej wątpię, żeby coś było w ten sposób obrócone. A jak możecie zauważyć, no tych kartek jest na pewno tyle, żeby zapełnić to miejsce. Ale one niekoniecznie chcą tutaj pasować. No to pasuje ewidentnie do tego. Ale to nie pasuje do tego. Rozumiem. Tą stronę trzeba podzielić na dwie części. Czyli tak naprawdę to jest jedna wielka kartka, która jest podzielona na dwie części. Czyli tak jakby mamy dwie kartki A4 na jednej tutaj stronie. Dobra, kumam o co chodzi. Już teraz wiem, o co chodzi. Czyli to będzie tutaj. To może być gdzieś tutaj. Okej. Rozumiem, o co tutaj chodzi. Teraz mi się wszystko układa w jedną całość. There, all done. Holmes couldn't have done better himself. Zeznania świadka. Rano w dniu morderstwa świadek opuściła miejsce zamieszkania przy Church Street 32, mniej więcej o 5 rano, w celu udania się na targowisko Spitefields. Około 5:30 rano przechodziła ulicą Hanbury. Świadek jest pewna swoich zeznań, gdyż utrzymuje, że tuż przed wejściem do Hanbury Street słyszała, jak zegar na wieży browaru Black Eagle na ulicy Brick Lane wybijał połówkę godziny. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że świadek zidentyfikowała ciało Annie Shepman w kostnicy, podając, iż jest to wspomniana wcześniej kobieta. Rozpoznanie to zostało dokonane na prośbę funkcjonariuszy. Świadek opisała człowieka, którego widziała w towarzystwie ofiary, wiek około 40 lat. Wzrost nieco wyższy od kobiety, z którą rozmawiał, około 5 stóp czy cali. Ubiór, brązowy kapelusz myśliwski, ciemny płaszcz. Tu przesłuchiwana wyraziła wątpliwość. Wygląd człowieka z klasy roboczej. Znaki szczególne. Ciemne włosy i wąsy. Ogorzała twarz, wygląd obcokrajowca. Świadek widziała człowieka z tyłu i nie byłaby w stanie go zidentyfikować. Wygląd cudzoziemca często oznacza żydowskie pochodzenie opisywanej osoby. Wow. Strasznie dużo notatek. Dobra.
an old report on arrests that took place a few years earlier. Excuse me, doctor, but I must take Mr. Richardson's statement. No dobra, nie będziemy przeszkadzać. May I introduce myself? I'm Dr. Watson. I am... You wouldn't be the chap what writes the detective stories in that there paper. Well, yes, indeed, my stories have been published in the Strand. Go blimey, wanna tell me, old mum? It would seem your testimony is the subject of some debate. Could you tell me what it was about? Don't we tell you I'm a bit befuddled about the times that I told them. But it can't be so. I knows what I sees and what I don't sees that morning. What did you see, or what didn't you see? And at what time, would you say? I tell you this for nothing. It's me old mum who lives at the house where the body was found out back in the garden. She has her shop at the bottom to the right of the stairs. Her door was broken down not too far back, because it's a real zoo, it is. Right, the morning it happened, I head that way to see if me old mum has finally had the place broken into. It was 4:45 when I got there. That I'll swear on me dear old mum's life. I had a look round to see if the cellar had been taken. No. I had a little sit down on the stairs by the courtyard, because me shoes were causing me no end of pain, and I had a cut and all. I didn't see a single thing below the steps, doctor, not one single thing. If there was some bird all covered in blood, tain't no how I could have missed that, even if it were night time. Right, 5 minutes after getting to number 29, I had to clip off. And now they tells me that either I can't tell time no more, or I was fixing me loafer next to a stiff that was still steaming. All right then, evening gents. A ja wierzę temu gościowi. This police station is like a laundry. What a scandal. No okej. Gdzie by się mogli w takim razie się udać? Wydaje mi się, że najsłuszniejsze będzie, jeżeli udamy się do kliniki. No bo tak. Wzięliśmy z miejsca morderstwa jedną tabletkę. Jeżeli jest to tabletka, którą doktor dał zamordowanej, no to powinien to potwierdzić. Przy okazji też możemy udać się do zakładu szewskiego. Mieliśmy tam coś odebrać właśnie dla doktora. I wydaje mi się, że to będzie chyba najrozsądniejsze, jeżeli chodzi o ten moment. Odbierzemy to, co mieliśmy odebrać i dopiero później pójdziemy do kliniki. Good evening, Mr. Solomonovich. Good evening, doctor. What a pleasure to see you again. Mocowania. Have you finished converting the harnesses? Yes, just now. I got a little behind because of all the commotion. Okay, zamieszanie. Commotion? Don't you start. 3 days ago, the very afternoon that you passed by, there was a chase throughout the neighborhood. Hundreds of people were chasing one man, claiming he was responsible for the murders these last few days. Schmontz! It was awful! I hope those maniacs didn't catch him. Better the police should. Pizer. Tell me, did John Pizer turn himself in to the police? Things unfolded as they should. Look in the newspaper, the Daily News from today. Do widzenia. Farewell, Isaac. Goodbye, doctor. Okay. Morderstwa w Whitechapel. Czyli dostaliśmy mocowania dla doktora. Mam nadzieję, że automatycznie pojawiły się w moim ekwipunku. Na szczęście do kliniki daleko nie jest, bo praktycznie po drugiej stronie ulicy. Good evening, Dr. Gibbons. Dr. Watson. Laska. Did you keep the cane we spoke of last time? I was going to sell it tomorrow, would you believe, having not heard word. Formalina. Do you have any formalin here? No, definitely not. They have it in university hospitals to conserve anatomical specimens in jars. But in a little clinic like mine, we don't keep anything but bad memories.
Do widzenia. Well, farewell, Doctor. Goodbye, Doctor. I must retrieve Sickert's cane at all costs. Yes, Doctor? Mocowania. Here are your harnesses, Doctor. They are top quality, I'd say. Definitely worth the price of this walking stick. Here, it's yours. Okay. Well, farewell, Doctor. Goodbye, Dr. Watson. No dobra. I must go to Miss Bella's. Za chwilkę się tam udamy, tylko odbierzmy tą laskę. A, automatycznie pojawiła się w naszym ekwipunku. O tyle ułatwienie. Czyli co, z powrotem do burdelu. Tylko w którym miejscu to było? Chyba musimy iść tędy. Ale czy na pewno? Chyba tak. I to powinno być tutaj, zaraz naprzeciwko. Okej. Okay. Jesteśmy na miejscu. I znowu pojawi się ten kark i powie, czego tutaj szukasz? Out of the way, I don't like the look of you. Nie, nigdzie nie zamierzam iść. Zamierzam iść do bordelu, oddać laskę. Nie ma gościa. Good evening, ma'am. Your door was open. Isn't that a little dangerous? Hello, Doctor. Don't worry, if the looks of anyone who enters doesn't please me, me and my pistol know how to convince them to leave. Laska. I found the cane that was stolen from your client. Here it is. Doctor, you are a real saint, I can see that. I'll finally be able to present my bill to this damned painter. If by chance you see him, tell him that a little surprise awaits him here. Tumblety. You told me you would give me some information on this Dr. Tumblety. Agreed. He's a Canadian or an American. He parades from time to time through the neighbourhood in a 50-guinea suit and acts like a doctor. But for business, he isn't worth it. This damn Yankee hates women. The few times that he was approached by the girls, he spit on them, all the while hurling insults. It would seem that he was hunting for the bad boys. He's looking for trouble, that animal. Does he frequent any pub in particular? Aye, the Wasp's Nest on Burner Street, I think. A seedy spot, even by our standards. Mm-hmm. Annie Chapman. Do you happen to know Annie Chapman, the poor woman who was killed 3 days ago? Dark Annie? Pugh, like all the drifters in the area, I've seen her once or twice. With respect to the dead, Annie really was the bottom of the barrel. What do you mean? Well, in our profession, the pretty young ones go out when night has barely fallen and don't have a problem finding takers. But poor girls like Annie or Polly Nichols, who aren't as tender and are often sick, sometimes trudge around for a whole night in the cold and the rain before landing a client. And that doesn't help their appearances either. They don't have much choice about paying for a bed for a few hours, a glass of gin or a hot meal. How terribly sad. That's the price of survival in Whitechapel, my angel. One of my girls knew Annie for some time. They bought some jewellery on the black market, I think. Jewellery? How could Annie Chapman have possibly afforded jewellery? Luxuries for a woman are always relative to her condition, Doctor. As a matter of fact, it was real cheap junk. Annie got 3 assorted brass rings, I think. It's been said I have a memory for jewellery. Lucy. How is Lucy keeping? She's doing well, Doctor. But believe me, it won't last. Rare are the girls who can build a future in our profession. Very well. I shall let you get back to work, Ma. See you soon, my love. Okej, okay, zwróciliśmy laskę. Musimy udać się do pubu. Ale gdzie ja znajdę ten pub? Czy on się pojawił na naszej mapce?
A właśnie, mamy też tą tabletkę. Mieliśmy się o nią zapytać w klinice. Całkiem zapomniałem. Dobra, zrobimy tak. Udamy się do kliniki, zapytamy się o tą tabletkę i będziemy kończyć ten odcinek, a do pubu udamy się w kolejnym. Jak możecie zauważyć, też rozwiązałem problem z przecinającą się gierką. Co prawda jeszcze momentami przecina, ale nie jest aż tak bardzo to denerwujące jak w poprzednich odcinkach. Yes, doctor? Tabletki. Could you tell me what type of pill this is? Yes, we have those here. It's not really a medication. We give them to patients with chronic respiratory conditions like tuberculosis. Annie Chapman. Did you have a patient by the name of Annie Chapman, the woman killed 3 days ago? Indeed. She came in the morning of her death. Poor woman. Did you give her these pills? Yes, now that I think of it. She actually came in twice. The first time I gave her an almost empty container without making her pay. She came back during the day and said she dropped the container and stepped on the pills. She wanted to know if I could give her more again without paying. I refused. After she left, a patient who was there told me that he lives at the same place and confided that she had been lying. He saw the pills fall in the tenement's communal kitchen, but the woman immediately wrapped them up in a piece of paper. Where did this paper come from? According to this man, she'd found it near the chimney in the kitchen. Anyone could have thrown that paper there. That envelope can't have anything to do with the murder. Pardon, doctor? Nothing. I was just talking to myself. Do widzenia. Well, farewell, doctor. Goodbye, Dr. Watson. Okay. Czyli wydaje mi się, że do jej mieszkania też będziemy musieli zajrzeć. Ale tak jak powiedziałem, moi kochani, w tym miejscu zakończymy ten odcineczek, do pubu udamy się w kolejnym. Tak więc dzięki wielkie za uwagę, trzymajcie się i do usłyszenia. Piona!